Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Kuczewski. Dzisiaj chciałem nagrać kolejny film odnośnie rzeczy, czy też narzędzi, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób powinna funkcjonować firma. Skupię się na temacie placówek medycznych, z czego myślę jestem tutaj najbardziej też rozpoznawalny, ponieważ materiał, który dzisiaj nagram, tak naprawdę powinien być materiałem, który dotyczy takiej podstawowej wersji, czyli też nie jest to jakiś materiał bardzo zaawansowany, a jednak bardzo ważny, ponieważ wydaje mi się, że w wielu placówkach nie do końca wdrożony, rzadko też do końca zrozumiany, a mający ogromny wpływ na przyszłość. W związku z czym wiem, że wiele osób już idzie w takim kierunku, kiedy ten gabinet swój traktuje już jako element też biznesowy i wiem, że też dużo osób no, chciałoby to troszeczkę u siebie udoskonalić. W związku z czym chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat tego, jak dokładnie wyliczyć zysk z firmy, czyli jakby nie zysk, co nam zostaje na koncie, tylko zysk z tego, ile zarobiła nasza firma i jak to w ogóle powinno wyglądać w takim położeniu między naszym przychodem a kosztami, które występują w gabinecie. Więc zaczynam. Pierwsza rzecz, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, to jest to, że no, żeby dokładnie wyliczyć zysk finansowy firmy, no to trzeba po prostu zacząć w ogóle liczyć jakiekolwiek dane finansowe w sposób regularny i przewidywalny. W ciągu roku następuje kilka takich faz, cyklów, które albo powodują, że gabinet no, po prostu ma większe obroty w danym momencie, albo ta sezonowość występuje w takim układzie, że no, w danym sezonie po prostu jest mniejsza liczba pacjentów i no, mniejszy obrót, mniejszy zysk. W związku z czym przekłada się to oczywiście na finanse firmy. Patrząc na te zyski, które są ogólnie z całej firmy, no to warto byłoby właśnie spojrzeć, jaka jest ta średnia zysku finansowego w roku i jak wyglądały poszczególne kwartały w danym okresie obrachunkowym, czyli powiedzmy, że jest to temat roku. Więc jeżeli ktoś liczy, czy robi analizy finansowe od święta, no to nie ma możliwości, żeby wyliczyć dokładny zysk finansowy firmy, ponieważ nie ma wielu danych, które mają wpływ na to, jak ten zysk się zmienia. Moje doświadczenie jest takie, że już mniej więcej tam po kwartale zaczyna być widoczny mniej więcej jakaś tendencja firmy do tego, jakie zyski ma, jak to ogólnie wygląda, no ale tak jak mówiłem, są też zmiany sezonowe. Jeżeli już mamy wyliczony zysk firmy ogólny, taki globalny w jakiejś formie, to tam generalnie w tym układzie zaczynamy wyszczególniać poszczególne pozycje kosztowe. I teraz, żeby obliczyć zysk firmy, taki jaki zysk firma rzeczywiście posiada, no to trzeba tutaj wziąć pod uwagę kilka elementów. Pierwszy element to jest to, jak odnieść się do sytuacji, kiedy jesteś lekarzem, właścicielem placówki medycznej i generalnie lokal, w którym pracujesz, w którym jest gabinet, jest twój. Jeżeli gabinet, w którym pracujesz, jest twój, to w pozycji koszty w twojej analizie finansowej powinna znaleźć się taka wysokość nie czynszu, a kosztów wynajmu, jaką zapłaciłbyś komuś innemu, wynajmując ten twój lokal na mieście. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że gdyby nie to, że masz lokal i gdyby nie to, że ta twoja placówka no, z tego lokalu jakby się, no, że ten lokal posiadasz, to może się okazać, że gdyby nie to, że ten lokal jest twój, to zysk firmy byłby poniżej zera, czyli byłby na minusie, jeżeli już na minusie na przykład zysk firmy nie jest. W związku z czym wpisujemy w pozycji koszty lokal, ale nie pod kątem wysokości czynszu, tylko pod kątem kosztów, jakie trzeba byłoby ponieść, wynajmując dany lokal na rynku od całkowicie innych osób, które no nie są jakby z nami związane. Czyli jakby jaki jest rynkowy koszt wynajmu takiego lokalu. To nam oczywiście pomniejszy zyski całej firmy. Druga rzecz, jaka jest, to są twoje zyski jako lekarza.
Czyli tutaj też podejmujemy taki temat, że w pozycji koszty wpisujemy wysokość Twojego wynagrodzenia jako lekarza, który pracuje u siebie w gabinecie. Dlaczego? Bo może się okazać, że gdybyś ty nie pracował w swoim gabinecie, gdybyś nie wprowadził tej firmy w taki sposób, że ty tam jesteś, no to zyski w firmie by były o wiele, wiele mniejsze. I tak często bardzo jest, że właściciel, który jest także lekarzem we własnej placówce, no gdyby w tej placówce tym właścicielem nie był, to zyski firmy byłyby tak małe, że często byłyby poniżej zera, czyli byłyby na minusie, firma ogólnie byłaby bez tego właściciela na minusie. Jeżeli chodzi o wysokość Twojego wynagrodzenia jako lekarza pracującego we własnej firmie, to tutaj bierzemy też element rynkowy, czyli co by było, gdybyś zatrudnił się u kogoś innego. Więc jeżeli rynkowo dostawałbyś 40% od obrotu, 35% od obrotu, czy 50-60% od obrotu, to tyle należy policzyć swoje własne wynagrodzenie, pracując jakby u siebie. Więc tutaj mamy drugą pozycję kosztową, która też pomniejsza zysk firmy. I teraz, jeżeli mamy to, to mamy jeszcze kolejny koszt, który musimy ponieść, a który jest ukryty i który też jakby funkcjonuje. To jest koszt pensji właściciela łamany na menadżera. Czyli trzeba jeszcze uwzględnić to, że jeżeli jesteś właścicielem placówki stomatologicznej, medycznej, jesteś osobą pracującą w niej jako lekarz, to też jako kierownik takiej przychodni obiektu medycznego powinieneś z tytułu pełnienia takiej funkcji mieć pensję kierowniczą. Druga sprawa, powinieneś taką pensję sobie policzyć, taką pensję kierowniczą, też z tego względu, że być może chciałbyś kiedyś firmę zostawić, pojechać na wakacje albo pracować w niej tylko jako lekarz i przyjdzie taka konieczność, że tego menadżera trzeba będzie w tej firmie zatrudnić i utrzymać, trzeba będzie mu dać honorarium. W związku z czym od samego początku jakby ten model tych kosztów, tych przepływów finansowych powinien być tak zbudowany, żeby ten menadżer czy tam kierownik dostawał wypłatę i potrafił tą placówką medyczną się zająć. Więc kolejna pozycja to jest ta pensja Twoja jako kierownika przychodni, jako osoby, która jest także menadżerem. I tutaj w tym momencie mamy kilka pozycji. Pierwsze to jest pensja lekarska, drugie to jest pensja kierownicza, trzecia to jest wynajem lokalu od siebie, koszt takiego wynajmu rynkowy i wtedy dopiero zostaje nam, po liczeniu jeszcze, po podsumowaniu oczywiście wszystkich kosztów, zostaje nam zysk firmy. Teraz ten zysk firmy z mojego doświadczenia wygląda bardzo różnie. To znaczy, jeżeli weźmiemy te trzy największe jakby nieliczone kwestie w gabinetach, no to bardzo często okazuje się, że firma jest na minusie, jest nierentowna, nie zarabia, tak naprawdę wymaga restrukturyzacji, przebudowy, zmiany sposobu funkcjonowania. Więc warto to wziąć pod uwagę, jeżeli prowadzimy firmę, którą chcemy kiedyś sprzedać albo dać zarządzać komuś po to, żeby ona nam przynosiła zysk, ponieważ bardzo często w sytuacji, w której dzisiaj się znajdują placówki medyczne, nie ma możliwości, żeby tą firmę nawet oddać komuś w kierownictwo, a już na pewno nie ma możliwości, żeby jechać na wakacje. Jeżeli już określimy ten zysk firmy, to tutaj też bardzo ważnych kilka takich prostych uwag, że z tego zysku firmy firma powinna inwestować. Ewentualnie brać kredyty, ale które będą miały pokrycie w zyskach z firmy. Dlatego takie podejście jest właściwe, ponieważ jeżeli chodzi o inwestycje, to często się okazuje, że właściciel firmy pracujący u siebie pokrywa koszty zakupu sprzętu, inwestycji, całej przebudowy z własnej wypłaty. W związku z czym generalnie dochodzi do takiej sytuacji, która też nie jest rzadka, że gdyby pracował u kogoś na takich standardowych stawkach, to zarabiałby więcej. Ja mam taki przykład też znajomego, który jest ortodontą, to wychodziło, że gdyby pracował u kogoś na 65%,
co czasami się zdarza się często też jakby przy zatrudnieniu ortodontów, to zarabiałby dużo więcej niż zarabia jako właściciel własnej placówki stomatologicznej. I dlatego też duża część ortodontów no, nie decyduje się na zakładanie własnych placówek. Tylko pytanie, czy to tak ma wyglądać, no bo ten inny nasz współpracownik, lekarz, którego zatrudniamy, no to nie ma z tym nic złego, on po prostu podjął inną decyzję, ale przychodzi jakby do naszej placówki, do waszej placówki, no i pracuje na tych swoich 40%, ale on nie inwestuje na przykład swoje wypłaty, tylko przeznacza ją na własny użytek, a lekarze, którzy no jakby prowadzą swoją własną placówkę, no to przez takie błędy w myśleniu odnośnie finansów po prostu dokładają z własnej kieszeni. Chciałem no, tak wspomnieć jeszcze o tym, że generalnie w związku z tym, że gabinety nie zarabiają, bez właściciela jakby nie ma firmy, no to też nie ma potencjalnie budżetu, nie powinno być budżetu na inwestycje, no bo jeżeli firma nie zarabia, no to tego budżetu nie powinno być. Po prostu te budżety się często biorą z wypłaty właściciela, który jest także lekarzem we własnej placówce. No to powstaje taki paradoks, że bardziej opłaca się pracować u kogoś, więc generalnie może lepiej jest przekalkulować to sobie wszystko bardzo dobrze i mieć taką misję, żeby prowadzić firmy, które bez nas dobrze funkcjonują, które po prostu bez właściciela potrafią na siebie zarobić, bo mają swojego menadżera, mają swoich lekarzy i to wszystko prosperuje. No bo ta firma, ten gabinet też powinien być no, elementem emerytury, sposobem na życie w przyszłości albo bardzo zyskownym elementem po sprzedaży na przykład takiego gabinetu, jeżeli nie będziemy mieli komu tego dorobku przekazać. Więc z takim przekazem chciałem ten film zakończyć. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie przeanalizował, naprawdę zachęcam bardzo gorąco. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach.